Często oddawanie moczu, chudnięcie nawet przy wzmożonym apetycie, niepokojące zmęczenie lub nawracająca senność albo sucha skóra to tylko niektóre z objawów. Rodzice dzieci zwykle tłumaczą sobie takie symptomy na różne sposoby. Tymczasem cukrzyca typu pierwszego niszczy komórki trzustki. Co istotne, w wielu przypadkach początek choroby przebiega bezobjawowo. W Suwałkach dzieci w wieku od 1 do 10 roku życia zostaną przesiewowo zbadane w kierunku tej autoimmunologicznej choroby. Myśmy mieli na Podlasiu mniej więcej w latach 80. 90. 15 zachorowań na 100 tysięcy. Teraz mamy 35, czyli proszę zobaczyć, jak to rośnie diametralnie. Zawsze ludzie pytają, co jest tego powodem. Wiadomo, że typ pierwszy, bo nie mylmy z typem drugim, z nadwagą, otyłością i silną opornością. To jest całkiem inna sytuacja. To jest typ pierwszy u dzieci, który przeważa. Tu jest bardzo dużą rolę odgrywają czynniki genetyczne, immunologiczne, ale też i środowiskowe. Dlatego też co jemy, co je matka w ciąży, czy suplementuje witaminę D, to wszystko jakby do kupy jest składane i mówione o tym, że to są czynniki spustowe, ale muszą być geny i musi być ten czynnik immunologiczny. Badania wskazują, że liczba osób dotkniętych cukrzycą typu pierwszego podwoi się w ciągu najbliższych 20 lat. Tymczasem niewykryta i co za tym idzie nieleczona cukrzyca typu pierwszego prowadzi do prawdziwego spustoszenia organizmu. Wśród powikłań wylicza się między innymi schorzenia wiodące do utraty wzroku, niewydolności nerek, uszkodzenia nerwów, zawały, udary mózgu i wiele innych. Ci, którzy do nas trafiają, na te badania przesiewowe muszą być potencjalnie zdrowi, ale jeśli ktoś powie, że wasz uczeń ma astmę, to też jest screeningowany. Jeśli ma jakąś inną chorobę, młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów, tak, to też jest to pacjent do wykonania badań populacyjnych, tych przesiewowych. Natomiast my, no oczywiście nie robimy pacjenta, który jest z cukrzycą. No bo jeśli jest to już cukrzyca rozpoznana, no to nie ma już w tym momencie celu, żeby wykonać te badania. Jeśli wynik testu u dziecka będzie budził jakiekolwiek wątpliwości, diagnostyka będzie kontynuowana w Białostockim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym, deklaruje profesor Bosowski. Wszyscy pacjenci Suwałk, Łomży, Hajnówki, Kolna i tak dalej, tak trafiają do nas, tak? Więc ci wszyscy pacjenci są obejmowani potem naszą opieką.